Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z Hugo 4 Gorączka Czarnych Diamentów. Zabieramy się za poziom, który powinienem zrobić w drugim odcinku, ponieważ wypadało go zrobić, ale stwierdziłem, że zakończę sobie odcinek, żeby zacząć nowy i tutaj mniej więcej na nowo przygodę sobie ogarnąć. Jeśli ten materiał wam się spodoba i będziecie chcieli być na bieżąco z innymi seriami na kanale, ponieważ jest to już ostatni odcinek, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych oraz załapkujcie materiał, jeżeli wam się spodoba, a jak nie, to w dół uzasadnijcie dlaczego. Jeszcze propos subskrypcji, to warto to zrobić, dlatego że jest bardzo mało was, którzy subskrybują ten kanał, a fajnie byłoby, gdybyście go subskrybowali. Powiem wam tak całkowicie szczerze, że naprawdę tutaj fajna techniowa wleciała. No, soundtrack w tej gierce jest picobello. W przeciwieństwie do Hugo Trójki, to tutaj chociaż jest soundtrack, zacznijmy od tego. Ej, powiedzcie mi, jakim cudem z takiej małej wysokości Hugo spada i nagle traci całe życie? Przecież to normalnie by mógł stracić tylko, nie wiem, 4-5 serduszek maksymalnie zdrowia, a tutaj on stracił całe życie. No bez sens totalny. Okej, tak powinniśmy to zrobić. I teraz atakujemy tego tutaj. Powiem wam szczerze, że ten widescreen hack generalnie fajnie poprawia rozgrywkę. Natomiast zauważyłem, że są delikatne glitche w postaci tego, że muszę delikatnie się na lewo przesunąć, bądź na prawo, zależy od kierunku, w którym muszę się poruszać, żeby platformy nagle się pojawiły. Takie coś nie powinno mieć miejsca, takie coś zdecydowanie nie poprawia tutaj rozgrywki, więc niestety w tej gierce troszeczkę ten widescreen hack działa na minus. No i teraz to poprawnie zrobiliśmy, tylko bardzo nie lubię tej kamery, bardzo mi ona nie odpowiada, zważywszy na to, że ja nie widzę, co się dzieje teraz i muszę tak dosłownie delikatnie mówiąc na pałę iść. O! Ostatni kiku, proszę państwa, ostatni kiku! Zdaję sobie z tego sprawę, że ominąłem sporo diamentów, ale prawdę mówiąc mnie to już nie obchodzi, ponieważ ja już chcę zakończyć ten poziom i chcę pójść na ostatnią konfrontację. W ogóle swoją drogą ten poziom wydawał się dłuższy, jak go będę robił, a się okazuje, że jest krótki. Pani! Nie teraz, kroko! Hugo! Nie mogłem się już doczekać. Mamy bardzo mało czasu. Musimy się spieszyć. Chodźmy. Wreszcie jest. Chodź do mamusi, maleństwo. Patrz, Hugo. Co? Gdzie? Pani. Mamy to! Ostatni poziom w grze! Teraz będziemy musieli uciekać, ponieważ para wodna nas będzie gonić. Ja doskonale pamiętam ten poziom i przyznam szczerze, że kiedy nagrywałem za pierwszym razem ten let's play, to było no bardzo ciężko, ponieważ ta para wodna bardzo szybko mnie goniła i tyle żyć, ile ja tutaj straciłem, to naprawdę się w głowie nie mieści. Naprawdę, jeżeli chodzi o taki ostatni poziom, no to muszę przyznać, że jest to całkiem fajnie ogarnięte. Nie mamy tutaj żadnej konfrontacji. Zresztą w Hugo Trójce też nie było żadnej konfrontacji z ostatnim bossem. Też uciekaliśmy, więc... Dobra. Jesteśmy dalej. Damy radę. Nic nam nie stoi na przeszkodzie. Damy radę. Niestety nie będę miał wszystkich diamencików, a szkoda, bo jeden tam pominąłem po drodze, więc liczę na to, że chociaż 98 będziemy mieć. Nie, zbliża się! O matko, mamy to, zrobiliśmy to, mamy grę zaliczoną na 100%, znaczy powiedzmy na 100%, bo nie mamy wszystkich diamencików z gry zebranych, ale no dobra, fabułę zrobiliśmy na 100% i to jest najważniejsze. Thank you.
Dziękuję ci z głębi serca. Bezużyteczny, głupi, paskudny płaziak! To straszne. To jeszcze nie koniec. Nie zostawię mnie. Zrobiliśmy to! Proszę państwa, zrobiliśmy to! Mamy to! I tu muszę akurat napisy X-em przewijać, bo niestety gra sama w sobie nie jest w stanie mi... A nie, jest w stanie mi puścić napisy. Dobra, to niech pad sobie odpocznie. Moi drodzy, szczerze powiedziawszy, ostatni poziom w tej grze, jak zawsze wracam do tej gry, to zawsze sprawia mi problem. Jest on naprawdę bardzo trudnym poziomem. Znaczy, no dobra, nie powiem, że jest jakoś ekstremalnie trudny, ale względem tych wszystkich poziomów, jakie robiliśmy w poprzednich odcinkach, zdecydowanie trudny poziom, jak na zakończenie gry. I to chyba oddaje w przeciwieństwie do walki z bossem, ponieważ bossa w tej grze nie ma. W ogóle żadnego bossa nie było w tej gierce. My tutaj po prostu tylko szliśmy z punktu A do punktu B tylko po to, żeby uratować Kiku i tyle, nic więcej. Więc jaką mam opinię na temat tej gierki po latach? Jest to bardzo fajna gierka, jest to bardzo fajna kontynuacja względem Hugo Trójki. Aczkolwiek szkoda niestety, że tutaj pozbyli się konfrontacji z bossami, bo jednak bossowie w grach wideo mają ten taki swój urok i daje ci jeszcze to dodatkowy challenge, że zanim pójdziesz do następnej strefy, to musisz skopać tyłek temu bossowi, co nie? No ale niestety, jeżeli czegoś takiego nie ma, no to niestety nie możemy narzekać i musimy doceniać to, co jest. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Hugo 4, Goroczka Czarnych Diamentów. Pozostaje nam teraz skończenie Sonica Superstars oraz Mirror's Edge, no i być może jeszcze jakąś tam następną gierkę ruszymy sobie, ponieważ w tej chwili troszeczkę zaburzyłem swój harmonogram, bo skończyłem 5 z 9 ostatnich let's play, co zwiastuje, że zostałem nam, nie licząc Mirror's Edge i Sonica Superstars, tylko 4 let's play'e do końca tej wspaniałej przygody. No, 4 ostatnie let's play'e. Ciekawe, co to będą za kolejne gry, a tego to już wam nie zdradzę. Pożyjecie, zobaczycie. Dziękuję za uwagę, ja już nie przedłużam. Do następnego razu, elo!